Pierwszy raz z mocarzewem tak naprawdę się w średniej szkole już zetknęłam, bo chodziłam do liceum, do sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie. Była u nas w internacie siostra, która większość swojego życia spędziła w mocarzewie, dużo nam opowiadała o tym mocarzewie. Potem została z powrotem przeniesiona do mocarzewa, więc my ją tu odwiedzałyśmy, więc ten mój kontakt z dziećmi tutaj był już wtedy. Po złożeniu pierwszych ślubów otrzymałam taką wiadomość, że za rok od tego momentu zacznę studia, żebym się zaczęła przygotowywać. Ja bardzo chciałam już wtedy iść na pedagogikę specjalną, ale ponieważ była potrzeba, żeby to był Lublin, to zaproponowano, żeby to była pedagogika ogólna. Jeszcze wtedy nie było na kulu pedagogiki specjalnej. Najbardziej chyba rzeczywiście do tej pory jest w moim sercu i w głowie zawsze wykłady i proseminarium, na które potem chodziłam u doktor Doroty Bielni. Ona rzeczywiście miała taki stosunek niesamowity do opowiadania o niepełnosprawności, o pedagogice specjalnej, ale tak naprawdę opowiadania o tych dzieciach, o ich funkcjonowaniu, o ich potrzebach. Ona zawsze nas tam uczyła, że one powinny być pięknie ubrane, one powinny być modnie ubrane, ładnie uczesane, z ładną fryzurą, że powinny chodzić do fryzjera, tak? Jak są starsze, powinny się malować, że to wszystko im jakby się należy, nie można im tego zabrać, a jednocześnie właśnie tą wielkość, godność i piękno tych osób, to naprawdę bardzo głęboko mi to utkwiło. Wychodząc z kulu wiedziałam, że dziecko nawet z głęboką niepełnosprawnością powinno pójść zarówno do sakramentu pierwszej komunii świętej, ale też do bierzmowania. Tak samo jak każdemu z nas, kto należy do kościoła, to się należy, tak im się też to należy. My same odkrywamy, że tylko jeden Pan Bóg wie, jak On w nich działa. Kiedy nam się wydaje, że naprawdę dziecko bardzo, bardzo mało rozumie, a potem się okazuje, że ono tego dnia jest, nie wiem, przeszczęśliwe, na przykład śmieje się, widać tą radość na przykład, albo płacze z takiej radości. Tak naprawdę wszyscy mówią, że mocarzewo bez dzieci, takich naszych dzieci niepełnosprawnych, to nie jest mocarzewo. Przeważnie każdego roku jest 80 dzieci. Przyjmujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością intelektualną, ale też dodatkowo z niepełnosprawnościami fizycznymi. Dzieci z autyzmem, z Downem, z zaburzeniami w zachowaniu, ale musi być ta podstawowa niepełnosprawność intelektualna. Zawsze mówię, że one nie cierpią. Znaczy, one może cierpią, kiedy je coś boli, kiedy czegoś nie potrafią, ale nie cierpią z powodu swojej niepełnosprawności. Może też dlatego, że my je tak wychowujemy, tak, że nie są inne, nie są gorsze. One nie widzą swojej różnicy. Nawet jeśli wiedzą, że nie potrafią czytać, czy robią coś inaczej, bo to nie znaczy, że gorzej niż zdrowe dzieci, to nie jest to dla nich cierpieniem, bo one wiedzą, że robią wiele innych rzeczy, które jest fajne, które jest dobre, które jest naprawdę wartościowe. Każdy chce mieć sukcesy, tak? Na swoją miarę, na swoje możliwości. Dlatego my współpracujemy ze wszystkimi szkołami tutaj w sąsiednich powiatach i każda z tych szkół specjalnych, każdy robi jakąś olimpiadę, jakieś zawody, jakieś konkursy. Dla dzieci jest to ogromna radość, żeby zdobyć medal, żeby zdobyć puchar. I pojechaliśmy na biegi, to są takie biegi w Bielicach dla dzieci sprawnych inaczej. Przy okazji biegów dla dzieci zdrowych biegną wszyscy, naprawdę dzieci na wózkach z najgłębszą niepełnosprawnością, z opiekunami. Pierwsza osoba z tych niepełnosprawnych wygrywa rower. Nasz Konrad wygrał ten rower i on tak się cieszy, on chyba nawet płakał z tej radości, że ten rower, chodził z tym rowerem i tak chodził, przychodził: siostro, czy pan kierowca weźmie mi do autobusu rower, czy możemy go zabrać, ten rower, bo on w ogóle nawet nie wiedział, jak można mieć swój rower, tak? Właśnie i to jeszcze taki ładny ten rower, porządny.
Największymi naszymi radościami to są ich osiągnięcia, ale to też jakby trzeba na to inaczej spojrzeć, bo one nigdy nie będą robiły wielkich rzeczy w oczach tego świata, natomiast wielką rzeczą są dla nas wielką rzeczą i dla nich są takie naprawdę drobne czynności, których czasem trzeba uczyć miesiącami, czasem latami. Więc te nasze radości są takie naprawdę czasem proste. My naprawdę potrafimy się cieszyć razem z nimi z takich małych rzeczy, z czegoś takiego na przykład, że ktoś rozpozna samogłoskę o i a na przykład. To przy zdrowych dzieciach to jest prawie niezauważalne. A tutaj no to wszyscy wszystkim potem opowiadamy, że już wie, gdzie jest a i umie w każdym wyrazie znaleźć a na przykład. Naszą taką troską i zmartwieniem zawsze jest to, jakie będzie to ich życie dalej. Wiadomo, że mamy większość dzieci, które sobie same nie poradzą w życiu. Już tak się jakoś utarło przez lata, że w naszych placówkach są dzieci z głębszą niepełnosprawnością, co szczególnie z tymi dziećmi, które były u nas, nie wiem, 17 lat, 20 lat, które na przykład nie mają rodziców i którym trzeba szukać domu pomocy gdzieś w Polsce. Jeden ból to w ogóle ból rozstania taki, że nawet z tymi dziećmi, które wracają do domu potem, to tak, no, to nie jest łatwo tak po tylu latach powiedzieć, no dobrze, skończyła się szkoła, tak, no musisz odjechać. Rzeczywiście ten emocjonalnie jest to trudne. No, ale najgorszy ból jest wtedy, kiedy wiemy, że na przykład no, trzeba wywieźć na drugi koniec Polski gdzieś, bo tylko tam się znajdzie miejsce. I stąd też od lat, naprawdę od lat, był w sercach wielu sióstr wcześniej i w sercach rodziców, i telefonów, i łez, i naprawdę różnych próśb. Zbudujmy dom, zróbmy jakiś dom, zróbmy jakieś miejsce, żeby te dzieci mogły tu być do końca. Te dzieci zasługują na to, żeby mieć dom, który będzie ich do końca życia. No i stąd też ten pomysł, szalony pomysł, tak, wybudowania dużego domu z całym zapleczem takim rehabilitacyjnym, terapeutycznym, tam też będą warsztaty, tak żeby każdy mógł coś robić, to co potrafi robić. No i tak naprawdę dzień po dniu teraz to widzimy, to, no to co się stało, że ten dom jest prawie już ma drugie piętro, a rok temu w maju praktycznie było pole po ziemniakach. Mały Kubuś, jestem ja. Hej, na tańcu ja się znam. Tańczę sobie tutaj, bo stawiać będą wielki dom. Stawiać będą wielki dom. Tańczę sobie tutaj, bo stawiać będą wielki dom. Stawiać będą wielki dom. Dzieci czekają, tak. I te duże dzieci, i te mniejsze dzieci, które obecnie są na przykład wychowankami domu dziecka, to też jest dom dla nich. One nie rozumieją, że to może potrwać rok, dwa, trzy, pięć, tak? To dla nich to im się wydaje, to one na przykład potrafią mówić, ale przyjdzie siostra do nas na kawę. Kiedyś wychowawczyni jedna kupiła kapcie dziewczynie tej starszej, ona mówi, że nie, to trzeba schować, bo to do nowego domu, także już jest kapcie schowane, pościel schowana, czajnik elektryczny też jest schowany, pomimo że to naprawdę trzeba liczyć pewnie w latach. Nie byłoby tego domu, nie byłoby tego, co powstało teraz, gdyby nie było tylu właśnie ludzi, tylu takich mniejszych, większych wspólnot, które wokół nas i wokół tego domu się zgromadziły. My tą wdzięczność okazujemy modlitwą, ale naprawdę też dziękujemy z całego serca tym wszystkim, którzy się zaangażowali z różnych stron Polski i świata w to dzieło, którzy dokładają swoje cegiełki, ale też tym, którzy się właśnie modlą za nas i modlą za nasze dzieci. I tym, którzy jakby też dbają już teraz o nasze dzieci, bo dzięki temu, tego jeszcze wcześniej nie wspomniałam, że zaczęłyśmy tą budowę i to jakoś tak głośniej o tym się zaczęło więcej mówić, to też jakby teraz nasze dzieci już tak namacalnie, naprawdę dużo różnej pomocy i finansowej, i takiej rzeczowej, i różnych rzeczy otrzymujemy, gdzie wcześniej czasem było, no,
trudno, tak? Na przykład czasem, no, czy coś tam było mniej czegoś, nie zawsze tak było, że wszystkiego było pod dostatkiem, no to teraz też nie mówię, że zawsze jest pod dostatkiem, ale no naprawdę przychodzą święta czy coś, to przychodzą paczki z całej Polski, czasem z zagranicy, właśnie teraz, na teraz dla dzieci, tak. Także naprawdę dziękuję z całego serca wszystkim i pamiętamy o modlitwie i zawsze świętemu Józefowi codziennie polecamy.